zeszłym roku był Batman, a ja jestem fanem wszystkich superbohaterów. No i nie chciałem się powtarzać z Batmanem. To teraz jest Iron Man. Rakieta V2 z czasów II wojny światowej, która jest przeniesiona w czasoprzestrzeni, zagubiona właściwie w czasoprzestrzeni, i ona leci w kierunku Szczecina. I tylko Iron Man może ocalić mieszkańców przed zagładą. Pokażemy trochę tych osprzętów, dobra? Dobra, możecie. To jest na uda. To są udowniki. Mata szklana, żywica epoksydowa, papier, głównie papier, który jest utwardzany, szpachlówki gipsowe, co tam jeszcze, farby, lakiery, jakieś kawałki plastiku, diody LED. Załadowałem z przodu ten kliszę rentgenowską. A to? To też jest coś do... To są bicepsy. To są, proszę Państwa, bicepsy. To jest na moją szyję. Rok temu autograf pierwszy rozdałem na przykład. Pierwszy w życiu autograf dałem. Jakie tam uczucie? Bardzo przyjemne. Wprawdzie Batman się podpisałem, ale... Kręgosłup jest tak zrobiony, ale... Nie wiem, co z pośladkami. Trój Iron Mana zaczął powstawać zaraz po zakończeniu poprzedniego Crazy Slide. Czyli w lutym? Po zakończeniu tego Crazy Slide... 13 lutego? Tak, organizatorom już chciałbym zgłosić rezerwację następnego pojazdu.